Zamek Spiski wzniesiono na wapiennym wzgórzu o wysokości 634 metry. Migająca strzałka wskazuje bramę, przez którą wejdziemy w obręb murów, podchodząc z parkingu w miejscowości Spiskie Podegrodzie, leżącej u stóp zamkowego wzgórza. Zamek i okoliczne tereny są jednym z parków narodowych Słowacji. Panorama leżącego u stóp zamku Spiskiego Podegrodzia oraz zbliżenie na miasteczko Spiska Kapituła i późnoromańską katedrę świętego Marcina. Otoczona murami powierzchnia zamku przekracza 4 hektary, co sprawia, że jest to jeden z największych kompleksów obronnych średniowiecznej Europy. Budowę zamku rozpoczęto w pierwszej połowie XII wieku i od tej pory zamek był stale rozbudowywany i umacniany, dzięki czemu jako jeden z niewielu zamków w tej części Europy nie został zdobyty w czasie najazdów tatarskich. Przed nami ponownie panorama Spiskiego Podegrodzia przylegającego do zamku od strony zachodniej. Wędrówka po murach obronnych uzmysławia ogrom obiektu, znakomite położenie strategiczne i piękno okolicy. Przystosowane do zwiedzania mury, pełne licznych stanowisk obronnych, wąskich przejść i wież, cieszą oczy miłośników architektury obronnej.
widok lesistych wzgórz otaczających zamek od strony południowo-wschodniej. Kompleks zamkowy tworzą dwie zasadnicze części. Pokazywany na zbliżeniu zamek górny, którego początki sięgają XII wieku, oraz dobudowany w XV wieku zamek dolny z ogromnym dziedzińcem o rozmiarach 300 na 115 metrów. W ciągu długich lat istnienia zmieniali się liczni właściciele zamku. Spośród tych, którzy wnieśli największy wkład w jego budowę i utrzymanie, to król węgierski Bela IV, Jan Jiskra z Brandysa, Stefan Zapolia, Aleksy Turzon i od roku 1636 aż do końca II wojny światowej rodzina Sakajów. Z podestu widokowego przy wejściu do zamku górnego spoglądamy na ogromny dziedziniec zamku dolnego, a także spiskie podegrodzie i kapitułę. Platformy widokowej wchodzimy na dziedziniec zamku górnego. Jest tu eksponowana, wspaniale zdobiona, stara brama wejściowa. Z dziedzińca zamku górnego wychodzimy przez wieżę bramną na zewnątrz murów obronnych. Spoglądamy na umocnienia wejścia przez wieżę bramną w postaci licznych murowanych słupów, które dawniej połączone były belkami. Oto główna droga prowadząca wprost do zamku górnego.
wracamy przez wieżę bramną na dziedziniec Zamku Górnego. Ponownie dziedziniec Zamku Górnego. Którego dość strome podejście doprowadza nas do bramy, którą wchodzimy na mały dziedziniec w najstarszej części zespołu zamkowego. Można stąd się dostać na utworzoną niewielką platformę ułatwiającą obserwację wieży bramnej oraz murów i dziedzińców górnego i dolnego zamku. Małego dziedzińca w najstarszej części zamku możemy dojść także do wejścia na wieżę oraz niewielkiego muzeum zamkowego. Wejście na wieżę udostępniono turystom, dobudowując częściowo nowe schody oraz wewnętrzne podeski. Pozostawiono jednak część oryginalnych starych schodów. Są one bardzo ciasne i strome, gdyż mieszczą się w grubości murów wieży. Jednak naprawdę warto pokonać te trudności, by móc się zachwycać
rozległym, wspaniałym widokiem. Przy zejściu stare schody są jeszcze mniej przyjemne. Jesteśmy w niewielkim muzeum zamkowym. Przed nami makieta zamku. Pulsująca strzałka wskazuje bramę, przez którą weszliśmy na zamek. Zamkowa kaplica z XIV wieku jest również częścią muzeum. Nieopodal kaplicy eksponowane są narzędzia izby tortur oraz ryciny pokazujące sposób, jak najlepiej wykorzystać je w praktyce. Muzealną ekspozycję uzupełnia wyposażenie dawnej kuchni zamkowej.